zawodów, oczywiście w Overwatch. Dokładnie tak. Znajdujemy się na mapie King's Row, tak jak wcześniej wspominałem. Jest to oczywiście mapa typu hybryda, czyli najpierw trzeba przejąć punkt, a następnie trzeba dopchać payload. Zobaczymy, która z drużyn poradzi sobie lepiej w obu etapach. No jestem naprawdę ciekaw, ponieważ tak jak mówiłem, no jest ten mecz wielką niewiadomą. No i może się wydarzyć naprawdę wszystko. Widzimy, że tutaj są podstawowe piki wybrane. Co widzimy po lewej stronie, Asylum? No oczywiście mamy Mercy, mamy tutaj również Lucia, oczywiście jest Orisa, czyli tak dosyć klasycznie, jeżeli chodzi tutaj o oczywiście broniącą drużynę Wikingów w tym momencie. Mamy również Narutora na Makrim w tym momencie, jest jeszcze Wieprzu, no i Fara, także tutaj bardzo klasycznie 2-2-2 zespół się ustawia, zaś po stronie prawej. No jak to wygląda, Blinku? No na razie nie wygląda to zbyt ciekawie, widzimy, że troszkę trolują zawodnicy, no widzimy na razie May, ale oczywiście i oraz tam Symmetrę, Hanzo, Torbjörna, no wiemy, że te piki na pewno będą zmieniane. Tak więc jeszcze lada chwila, lada moment, musimy poczekać. No i cóż, 30 sekund do rozpoczęcia tego meczu. Na pierwszym punkcie ustawiają się już niebiescy. Widzimy dosyć agresywnie, jednocześnie Farę gdzieś tam już ustawiono na high groundzie. Jestem ciekaw, jaki mają plan. Widzimy, że grają właśnie Farmersi. Więc to jest dobre. Okej, wszyscy już są ustawieni na dole. Dosyć agresywnie, nie starają się chyba na razie schować za hotelem. Tak więc zobaczymy, jak im to wyjdzie. No cóż, Valeo będzie, widzimy, próbował grać na jakieś piki. Czy mu to wyjdzie? Zerknijmy. No cóż, wychodzą teraz już tutaj oczywiście białe wilki teraz ze spawna, zgrupowani ze sobą, jest Reinhardt, jest D.Va, jest tam również Zenyatta z tyłu, no i pojawia się spam, oczywiście bombami teraz przez Junkrata, będą siebie szukali nawzajem zawodnicy, oczywiście obu drużyn szukali jakiejś szansy na pierwszego fraga, który może otworzyć drogę do punktu, bądź zatrzymać natarcie w tym momencie drużyny czerwonej, która tutaj będzie wykorzystywała teraz Widowmaker do złapania jakiegoś fraga, ale już szybka zmiana w tym momencie na Tracer, także pierwszego fraga nie było, zmieniają się tutaj białe wilki, mamy Valeo teraz w tym momencie na smudze, no i będzie on tutaj zachodził, będzie próbował kogoś złapać. Orisa świetnie tutaj chroni tarczą, zgrupowani zawodnicy Wikingów, ale teraz dojazd tutaj jest, D.Va na punkcie, jest Reinhardt, jest Mercy również, atakowani tam przez Zenyattę, no i spam tych bomb może się okazać naprawdę niebezpieczny, ale twarda obrona, są pierwsze fragi po lewej stronie tutaj Wikingowie, twarda obrona teraz. Będą się bronić, będą tutaj nie odpuszczać pola. No i chyba za chwilę będzie kolejny teamfight, ale póki co spokojnie na razie. Dokładnie tak, widzieliśmy tam jeszcze raz stagrowana w tym momencie D.Va. No Tomkos miał problem z tym, żeby uciec. Także zyskali na pewno parę sekund w tym momencie niebiescy. No teraz czerwoni oczywiście będą się musieli przegrupować. Zobaczymy, jak to wszystko im wyjdzie. Widzimy, już Reinhardt zbliża się do checkpointa. Już lecą jakieś fire strike'i ostrzegawcze w drużynę niebieską. No i zobaczmy, Rosacki w tym momencie na farze gdzieś tam szuka swoich przeciwników. Czy będzie w stanie kogoś obić? Pierwszy hit, drugi hit, nie trafiony. No widzimy teraz Reinhardt wjeżdża, ma już low HP. No i lada moment, lada chwila, tak jest. It's Medio został wyeliminowany przez Garoxa. Jest jednocześnie również tutaj super zdolność odpalona już od Mercy. Kolejna super zdolność, tym razem od Rosackiego. On jest double healem. Wow, co tu się stało w tym momencie? Ależ piękne zgranie teraz Wikingowie. No cóż, tutaj zdecydowanie Rosacki i Narutor to pokazali teraz, że no cóż, potrafią naprawdę uderzyć. No i piękne to zagranie było, piękne zgranie również, także obrona twarda. No ale cóż, już tutaj białe wilki zaczynają się powoli grupować w tym momencie. Pojawia się D.Va, sołkując jeszcze jakieś tutaj obrażenia. Starają się nabić jak najwięcej ultów. Mają tutaj gotowego już prawie Zenyattę, mają również gotowego Junkrata. Ta opona może biedę zmienić w tym teamfightie, ale teraz piękny strzał tutaj Narutor wyłapuje Valeo. No i cóż, osłabieni teraz zawodnicy białych wilków, no i będą musieli poczekać na swojego sojusznika. Dokładnie tak, zwróć uwagę na to, że Valeo piknął w tym momencie McCree'ego. Tak więc jest to na pewno spowodowane farą Rosackiego. No ona będzie prawdopodobnie w lekkich tarapatach. Jednocześnie wiemy również, że no, sam McCree na Far Mercy to nie jest coś mocnego i to nie jest coś, co może masakrycznie pomóc w tym momencie. Leciała tutaj jeszcze bomba Mortopona, leciała tutaj jeszcze oczywiście niestety nietrafiona.
Niestety nikogo nie zabija, no Pulpik w tym momencie eliminuje Tomkosa. Valeo również do pata such daje, no Pulpik jeszcze gdzieś tam dokłada swojego fraga. No i widzimy, że w tym momencie są niebiescy w tarapatach. Teraz Valeo obija Rosackiego, ten ucieka. No i całe szczęście udało mu się wyeliminować. Jest Valeo 1-1, ale Suchdaj został sam. No już dołączają do niego oczywiście sojusznicy. Widzimy jeszcze Tomkos. Próbuje teraz wjechać, odpala swoją super zdolność, ale bez fragów, bez żadnych fragów. Jednak daje to oczywiście chwilę czasu, aby czerwoni dobiegli na ten punkt. Tak więc już widzimy, że białe wilki 1/3 punktu mają przejętą. No i teraz będą tutaj się ścierać, będą powoli starali się wejść. Oczywiście Wikingowie Rosacki teraz tutaj mocno obity i w tym momencie traci życie Tadziurski i Oftin. Starają się tutaj zatrzymać ofensywę w tym momencie broniących. No i będzie tutaj broniony ten punkt przed powrotem tutaj drużyny Wikingów. Walczą i przejęli ten punkt skutecznie. Skuteczny tutaj wjazd ze strony Reinharta. Świetne wykonanie również ze strony całej reszty drużyny. Także zgranie tutaj zagrało pierwsze skrzypce. No i mamy teraz tutaj odpychanego lekko Reinharta drużyny czerwonej, który w opałach musi się powoli wycofywać, straci tarczę, ale jest tam już Mercy, by go wyleczyć w tym momencie. No i cóż, Wikingowie zgrupowani teraz oczekują kolejnego natarcia zawodników drużyny czerwonej, a ci będą tutaj oczywiście starali się jak najdalej dopchać ten ładunek, ale teraz za rogiem może być to ciężka sytuacja, chociaż wszyscy tutaj Wikingowie skupiają się na chwilę na smudze, co może ich zdekoncentrować i pozwolić reszcie drużyny atakującej tutaj na jakąś kontrolę, na jakiś tutaj skuteczny atak. No i mamy teraz zgrupowani idą tutaj, jest Earthshatter, ale na razie niewiele daje, no i oczywiście ścierają się tutaj bez fragów póki co, są pierwsze teraz po stronie drużyny niebieskiej, jest piękny Rosacki tutaj w tym momencie, ależ to były pociski lecące tutaj w kierunku Tracer i lecące w kierunku Zenyatta. Teraz jeszcze Pulpik dopada w tym momencie Reinharta z białych wilków, no i cóż, musi się tutaj Mercy wycofać, ależ oni ją tutaj przepuszczają między sobą, zapomnieli o niej chyba, no i w tym momencie taka strata, by spowolnić drużyny jeszcze na moment, ale za chwilę będą musieli znowuż się bronić, znowuż będą musieli tutaj walczyć, no ale póki co jest spokojnie. Dokładnie tak, widzimy teraz czerwoni już przechodzą przez chokepointa. No widzieliśmy, że ten payload przejechał przez tego czołka bez większych problemów. Oczywiście zatrzymani zostali teraz na zakręcie. No i jeszcze Rosacki eliminuje Tadziurskiego. No i to oczywiście spowolni atakujących, ale jest res. Jest res, jeszcze jest piękny hook oczywiście od Pulpika. Niestety bez żadnej eliminacji, ale piękny wjazd w tym momencie. I Cmendi już tam stara się obijać swoich przeciwników. Jest ale Earthshatter. Bolesny. Jest bolesny Earthshatter, ale nie do końca, ponieważ Pulpik z triple killem w tym momencie. O mój Boże! Jak ten Pulpik kasuje w tym momencie swoich przeciwników, no to było coś niesamowitego. No czerwoni mają teraz jeszcze tylko 30 sekund na zegarze, tak więc niewiele czasu, aby wejść na ten punkt. Mają dwa ultimate'y, no Tomkos również za chwilę swoją super zdolność będzie miał, tak więc białe wilki nie są w tak złej sytuacji. No 20 sekund na zegarze, jest jeszcze czas, ale Oftin w międzyczasie wyeliminowany. Jeszcze tutaj Tadziurski odpowiada, tak więc sytuacja aktualnie wygląda naprawdę pozytywnie, jeżeli chodzi o białych wilków. No jest wjazd Asylumie. No i walczą, jest moja teraz z rezem. Oczywiście będą się tutaj niebiescy musieli bronić, no bo skuteczny atak Pulpika nie zabezpieczył jednak całkowicie payloadu. Teraz czerwoni będą atakować, no i jest Rosacki, tutaj jest jedno zabójstwo, ale to nie wystarcza, tutaj szybka reakcja Zenyatta. W tym momencie Tadziurski ratuje swoich sojuszników. No i walczą, dopychają ten ładunek, a niebiescy zepchnięci i rozbici będą musieli się przegrupować. Raczej nie widzę tutaj szansy na odzyskanie tego punktu, ale kto wie, może Pulpik znowu nas zaskoczy. Jednak nie tym razem, tutaj białe wilki teraz zgrupowana ofensywa i skutecznie jeden po drugim eliminują zawodników z zespołu Wikingów. Walczą tutaj, rozstawia się Orisa w tym momencie, wycofuje się tutaj jeszcze Narutor oczywiście, żeby wspomóc swoich sojuszników ogniem żołnierza, no ale będą musieli oddać jeszcze kawałek pola, ponieważ nie są w pełni tutaj zgrupowani w tym momencie, także cóż, napierają białe wilki, napierają. Dokładnie tak, widzimy, że już tutaj jadą, jest piękna bomba od Valeo, moja wyeliminowana, ale Rosacki w międzyczasie odpowiada, Pulpik również w tym momencie dokłada swojego fraga. No i teraz niebiescy są w tarapatach, tracą sporo zawodników, Suchda jeszcze jest tam oklepywany przez It's Medio. No i widzimy, że w tym momencie białe wilki bez większych problemów ten payload będą dopychać. No mogłoby się wydawać po tym pierwszym punkcie, że będą mieli problemy z dopchaniem tego ładunku, ale jak widzimy, ładunek brnie do końca, jest Pulpik ze swoją super zdolnością w tym momencie. Będzie tutaj walka, jest teraz Naruto z jednym fragiem, Tadziurski wyeliminowany za chwilę, jest również Mercy, Naruto, 3 fragi w tym momencie na koncie, ale Tomkos łapie Pulpika, łapie również Suthaya,
i będą walczyć, będą tutaj się ścierać. Jest to wyrównane starcie, ale teraz czerwonych robi się coraz więcej po lewej stronie, jakich widzicie. Jednak Rosacki zabija tutaj Reinharda, no i będzie stagerował oczywiście. Będzie tutaj starał się jak najdłużej utrzymać ten punkt dla siebie. Będzie jednak tutaj jeździł również Lucio. Jest Pulpix z powrotem, może uda mu się uratować tą sytuację w tym momencie. Jest Moja również, no i będą walczyć, będą tutaj się ścierać. Teraz pojawia się również Tadziurski oraz Messi z zespołu czerwonych, no i walczą. Suchdaj łapie tutaj tą kosa, pozbawia go mecha, no ale coraz więcej tych czerwonych, coraz bardziej czerwono się tutaj robi, no i groźna sytuacja w tym momencie dla białych wilków. A ja przepraszam, tutaj pauza się pojawia, bo brakuje jednego z zawodników. Okej, widzimy, że zawodnik od Wikingów został wyrzucony, tak więc będziemy musieli chwilkę poczekać. Oczywiście zawodnicy mają 10 minut podczas meczu na wykorzystanie, oczywiście na wykorzystanie, aby sobie spauzować mecz. No miejmy nadzieję, że zawodnik do nas powróci, miejmy nadzieję, że zawodnik Wikingów do nas powróci. No ale są w tarapatach, no są w tarapatach Wikingowie. Co tutaj można więcej w tym momencie powiedzieć? Okej, przyłączamy się w takim razie na nasze kamerki. Ja może wyciszę ten zbagowany dźwięk strzelającej cały czas Tracer. No co sądzisz na razie o tym meczu? Jest to taki minus. No ale cóż, co sądzę? Piękne zagranie tutaj, naprawdę podobają mi się w tym momencie Wikingowie, może i znajdują się teraz w opałach, ale Pulpik, ale tutaj Rosacki i Narutor prezentują naprawdę super poziom. Jeżeli chodzi o te ich zagrania, w tym momencie obserwowaliśmy kilka takich naprawdę świetnych ataków z zaskoczenia. No i cóż, jeżeli chodzi zaś o Białe Wilki, no to tutaj naprawdę konsistent, taki stały, cały czas trzymane na równym poziomie tutaj playstyle od wszystkich zawodników, będą walczyli o ten punkt oczywiście, jak widzimy tutaj jeszcze widzieliśmy na ekranie pauzy w tym momencie, ale tutaj mają czasami problemy, dają się zaskoczyć teraz Wikingom, także zobaczymy, jak oni sobie w tym momencie poradzą z tym, że Wikingowie będą wykorzystywać swoje super zdolności tak brutalnie, jak działo się to w tym starciu. No i zobaczymy również, jaki będzie wynik tego spotkania, no bo jeszcze nie wszystko przesądzone. Walczą tutaj niebiescy, walczą czerwoni, Wikingowie kontra białe wilki, będą się ścierać. No cóż, co ty myślisz w takim razie o tym meczu? Co ja myślę o tym meczu? No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o białe wilki, no to bardzo dobry poziom prezentuje tutaj Valeo. Miałem okazję go przed chwilą troszkę poobserwować, także widziałem, że całkiem nieźle trakuje, tak więc na pewno jest on sporą podporą dla swojej drużyny. No cóż mogę więcej powiedzieć? No mieli problemy z wejściem na pierwszy punkt, mieli potem problemy z dopchaniem tego punktu, tego payloadu do drugiego punktu, no ale tak jak mówiłeś, no cały czas tutaj jedna i druga drużyna dają z siebie wszystko, no i efektem tego jest to, że znajdujemy się aktualnie w sytuacji takiej, jakiej się znajdujemy. No i zobaczmy, tutaj zawodnicy piszą, że zawsze wywala mu na 10 sekund, teraz chyba na 3 lata. No cóż, zawsze no, tak jest, cóż. Zawsze tak jest, prawa Murphy'ego. Jak się, co może się zepsuć, to się zepsuje. No cóż, tak się zdarza czasami, ale nie przejmujmy się tym oczywiście. Nie są to jeszcze problemy takie, jakie mieliśmy oczywiście wczoraj. Może nie powinniśmy tego nawet wspominać, ale no cóż, aktualizacja jednak była problematyczna, ponieważ wszyscy musieliśmy grzecznie odczekać w kolejce swoje kilkanaście minut, żeby po prostu wznowić transmisję. Ale póki co, dzięki Bogu, dzisiaj Blizzard nie postanowił dodać Brigity na serwery, także póki co bezproblemowo jedziemy. Oczywiście tam jakieś małe ustereczki zdarzają się, ale pamiętajmy, każdy z zespołów ma prawo do jednej pauzy bądź 15-minutowego spóźnienia, które cóż, pozwoli im po prostu na to, żeby gdzieś ten zawodnik dotarł. Jeżeli coś by się stało, no 15 minut to jest naprawdę sporo czasu, no a jeżeli już zgłaszamy się do takiego turnieju, to wiadomo, trzeba rezerwować swój czas. No ale takie wpadki się zdarzają, także cóż, czekamy oczywiście, aż tutaj dostanę informacje od zawodników, że Narutor się tutaj pojawił, no i będę mógł go zaprosić do gry w tym momencie. Dokładnie tak, okej. Dostajemy już w takim razie informację, że odpala grę, tak więc lada chwila, lada moment, będziemy to starcie kontynuowali. No, dzieje się naprawdę sporo, dzieje się naprawdę sporo. Tak jak mówiłem przed startem tego meczu, spodziewałem się tego meczu, że będzie on wielką niewiadomą, no i okazuje się, że jest wielką niewiadomą, ale okazuje się również, że obie drużyny grają na podobnym poziomie, tak więc takie starcia wy ogląda się po prostu i komentuje wyśmienicie. Zobaczmy, no muszę się z tobą zgodzić. No, zobaczymy oczywiście, jak pójdzie Wikingom. Jest już Narutor dostępny w grze, tak więc czy możemy
kontynuować? Ja już tutaj się upewniam, oczywiście nie przejmuj się, ja tutaj o wszystko zadbam w takim razie. Pytam się tutaj oczywiście już zawodników, czy możemy wznawiać w tym momencie rozgrywkę. Także czekamy teraz, czekamy na decyzję oczywiście tutaj zawodników z zespołu Wikingowie, no bo trzeba tutaj jednak powiedzieć, że warto by było. No jest ready, w takim razie wznawiamy rozgrywkę. 5 sekund do rozpoczęcia i ostatnie starcie o ten punkt, ależ tutaj będzie się za moment działo. Dokładnie tak, no widzimy, że teraz już są w tarapatach Wikingowie. O, Rosacki! Mój Boże! Jeszcze Rosacki, dokładnie tutaj double kill od siebie. Leci również Mordopo na pulpik, wyeliminowany. No i teraz została sama Moira, Oniku Moja. Na payloadzie, no, ależ tutaj Narutor walczy tam, ależ tutaj walczy teraz Suchdaj razem z swoim przyjacielem Narutorem, który teraz nie odpuszcza, ale bolesny Earth Shatter. Chociaż jest tutaj zamrożenie na Reinhardcie, jest bomba, ależ bolało w tym momencie. Valeo teraz pięknie wymierzył to w Mei. No i cóż, dopchnęli to białe wilki z pierwszą rundą dla siebie. Dokładnie. Naprawdę tak. Świetne zagranie. Dokładnie tak, payload został dopchany, zostało oczywiście 0 sekund. Tak więc nie jest to oczywiście idealna sytuacja dla białych wilków, no ale ważne jest to, że dopchnęli, że mają te 3 punkty na swoim koncie. No i teraz zobaczymy, jak się bronią. No i zobaczymy, jak poradzą sobie Wikingowie w ataku, ponieważ to również jest wielka niewiadoma. Widzimy, są już piki Valeo na McCreamy, Zenyatta również został wybrany. Tutaj jeszcze jest do dokładki Mercy, D.Va, Reinhardt oraz Złomiarz. No cóż, widzimy już zawodnicy oczywiście się powoli będą tutaj wybierali, będą brali kolejne postaci. No i oczywiście tutaj znowu takie małe przytyczki w nos do komentatorów pojawiają się oczywiście od zawodników zespołu Wikingowie w tym momencie. No i tutaj jest Torbjorn, jest Symmetra, jest również Mei, ale myślę, że to zostanie szybko zmienione, no bo póki co podejrzewam, że też chcą się zabezpieczyć być może przed takim zagraniem, że ktoś gdzieś tam z jakichś kolegów bądź zawodników ma ten stream odpalony i być może zdarzyłoby się tak, że jednak usłyszeliby w tym momencie, co tam zostało wybrane. Także jest to naprawdę ciekawy pomysł tutaj, żeby się chronić przed czymś takim. No a póki co 30 sekund do startu, no i oba zespoły powoli będą się tutaj grupowały. Póki co defensywa wygląda całkiem solidnie, ale zobaczymy, jak sobie poradzą teraz Wikingowie z atakiem. No bo na początku świetnie sobie radzili, jeżeli chodzi o rundę poprzednią, broniąc kilka naprawdę pięknych ultów widzieliśmy tutaj. No ale teraz może być nieco tutaj problematycznie z tego względu, że no cóż, będą musieli te ulty wykorzystać, a jednak białe wilki cały czas stale grają na tym samym poziomie. No cóż, zaczynamy w tym momencie. Dokładnie tak, zaczynamy. Widzimy, Moja już w tym momencie został lekko obity, tak więc będziesz musiał wycofać razem z Narutorem. No są oczywiście już podleczeni, tak więc kontynuują swój atak. Widzimy, wchodzą teraz bezpośrednio przez tego choke pointa, no a aktualnie bez większych problemów. Pulpik już wyeliminował Oftina, tak więc mają przewagę w tym momencie Wikingowie. Teraz widzimy, że ostro tutaj Narutor atakuje swoich przeciwników. It's Medio eliminuje Moje, również został następnie wyeliminowany przez Pulpika. No i jest aktualnie sytuacja taka, że to prawdopodobnie czerwoni ten teamfight wygrają, a jednak ta super zdolność od Valeo nie wystarczyła, nie zdążył jej naładować. Widzieliśmy, była jeszcze ona sołkowana przez oczywiście Matrixa Divy. No i teraz to niebiescy bez większego problemu przejmują ten punkt. No, radzą sobie aktualnie dużo, dużo lepiej niż białe wilki podczas swojego pierwszego ataku. Wikingowie w takim wypadku tutaj zdecydowanie lepiej, tak samo jak powiedziałeś przed chwilą, będą oczywiście teraz atakowani. Pulpik świetnie tutaj pokazuje, jak powinno się grać wieprzem w takim wypadku, no bo oczywiście osłania tym brzuchem, osłania tym ciałem swoich sojuszników, ale też potrafi wejść i agresywnie złapać tego zawodnika, którego zamierza wyeliminować, ale teraz tutaj ścierają się na rogu, także Reinhardy będą miały tutaj duże, duże znaczenie, no ale zobaczymy, który z nich będzie miał ulta. Mamy już tutaj Narutora z gotowym ultem, zobaczymy, czy uda mu się go wykorzystać, jednak nie. Valeo na posterunku eliminuje go w tym momencie, no i jest pierwszy frag. Zobaczymy, czy będą musieli zejść teraz z tego punktu, no bo powoli ta walka się toczy, pierwsze fragi się pojawiają, ale wymiana jest wyrównana, bo Rosacki również dopada Reinhardta z drużyny broniącej teraz, no i jest ult od D.Va, Suchdaj wyłapuje tam Kossa teraz boleśnie, no i jest to przewaga dla Wikingów w tym momencie, także nacierają, szukają kolejnych fragów, jedzie ładunek do przodu i jedzie bardzo stabilnie, także tutaj zdecydowanie szybciej idzie ten atak, no i jest ult, jest Oftin wyciągnięty teraz i zabity, Rosacki również z ultem, Pulpik teraz dopada Valeo,
Także brutalnie tutaj oczywiście Wikingowie teraz atakują Narutor, ależ tutaj dwa zabójstwa piękne. Teraz widać zgranie tych zawodników między sobą i świetnie, im to idzie. Dokładnie tak, widzimy, że bez większych problemów Wikingowie dopychają ten ładunek. No mają teraz jeszcze 5,5 minuty ponad na dopchanie payloadu do samego końca. Tak więc no, mają dużo lepszy czas, dużo na pewno lepszy czas niż Białe Wilki, gdy znajdują się w tej sytuacji. No i zobaczymy, czy z tego czasu skorzystają. Widzimy teraz It's Medio tracił już swoją tarczę, to teraz próbował coś tam zultować, ale Garox go zabija. Jest jeszcze tutaj ult od Oftina. Narutor wyeliminowany, tak więc sytuacja się wyrównuje. Zobaczmy, jak sobie z tym poradzą teraz Białe Wilki. Jest hook, niestety wszystko było tam oczywiście skontrowane, tak więc nic się nie stało. Suchdaj oraz Garox tutaj już ostro wjeżdżają w przeciwników. Oftin również wyeliminowany, Tomkos także. Także są teraz Białe Wilki w ostrych tarapatach. Tutaj Wikingowie bez większego problemu ten payload pchają. Zbliża się on nieubłaganie do końca. 4 metry, 40 centymetrów zostało. Teraz już znacznie mniej. Widzimy jeszcze tutaj Bostomecki. Stara się gdzieś tam wskrzeszyć swoich sojuszników. Udało mu się ożywić It's Medio. I jest ult od Divy. Nietrafiony w tym momencie. No i Narutor jeszcze widzimy gdzieś tam na tym payloadzie. Właściwie w okolicach tego payloadu stara się zabijać swoich przeciwników. No cóż, widzimy teraz piękne zagranie, ależ tutaj niebiescy brutalnie teraz i szybko przejęli ten punkt, także zobaczymy, jak będą tutaj walczyć ze sobą teraz, bo mamy wyrównane punktacje, ale teraz czas zdecydowanie jest na korzyść Wikingów. Zobaczymy, jak będzie wyglądało tutaj kolejne starcie, no bo oczywiście będziemy jeszcze mieli tutaj szansę, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, także... No cóż, Wikingowie pokazali jeszcze więcej niż pokazali broniąc się, także jak ci się to podobało, Blinku? Coś niesamowitego, No Wikingowie w tym momencie potwierdzają, że mogą dominować w tym meczu. Zobaczymy, czy uda im się teraz przejąć punkt, a właściwie 1/3 punktu. No mają 4,5 minut na zegarze, tak więc to może się skończyć moim zdaniem tylko w jeden sposób. No ale zobaczymy, może Białe Wilki nas w tym spotkaniu jeszcze zaskoczą. Widzimy, jest już tutaj grana... Jest już tutaj grany Złomiarz, tak więc kompozycja koreańska, którą widzieliśmy podczas World Cupów, która również została teraz spopularyzowana przez ostatnie buffy Junkrata. Tak więc no, ten Junkrat bardzo często się pojawia na wyższych rangach. No i bardzo często pojawia się również w rozgrywkach e-sportowych. No zobaczymy, na co zdecydują się teraz Wikingowie. Mhm, dokładnie tak. No cóż, Suchdaj, Pulpik oczywiście klasyczny tutaj, Rosalski teraz na Junkracie, Garox na Luciu, Moja na Mojrze, no i Narutor na Zari w tym momencie, także bez Reinhardta będą tutaj atakowali agresywnie na 3 tanków, na 2 healerów i jeden Rosalski tam będzie gdzieś walczył, no ale teraz tutaj rozstawiony Reinhardt z drużyny broniącej Białe Wilki muszą się utrzymać. Jeszcze 4 minuty 10 sekund dla drużyny atakującej, dla Wikingów, żeby przejąć ten punkt, a póki co przepychanki, pierwsze jakieś fragi się pojawiają, pierwsze próby złapania kogoś i eliminowania. No cóż, będą musieli się tutaj mocno zgrupować, ale teraz Narutor dopada tutaj Tomkosa i może być to groźna sytuacja, ponieważ drużyna broniąca jest teraz bez soulkowania, bez łapania tych obrażeń, bez łapania umiejętności, także Diva bez mecha, no cóż, ciężkie będzie to do zagrania. No i Pulpik dopada w tym momencie Tomkosa, który próbował gdzieś tam walczyć, próbował gdzieś naładować mecha, ale teraz będą musieli się tutaj czerwoni nieco cofnąć, nieco oddać pole. Teraz Reinhardt przyciągnięty, ale bolesny wjazd dla Pulpika, no ale jest otoczony, no i szybka śmierć dla It's Medio. Bolesny teraz ult od Oftina, w tym momencie dwa fragi, jest jeszcze Tadziurski, który ratuje tam sytuację, no i czerwoni bronią się póki co, walczą, aby jak najdłużej się utrzymać. Dokładnie tak, no widzieliśmy, było już tam naprawdę niebezpiecznie w momencie, kiedy Suchdaj przejął high groundy. No high groundy są bardzo takim newralgicznym punktem na wszelakich mapach, tak więc no... Było naprawdę niebezpieczne, jak mówię. No teraz Suchdaj został pozbawiony mecha, tak więc będą się musieli niebiescy wycofać. No ich ekonomia ultów jest na bardzo dobrym poziomie. Widzimy 4 super zdolności po ich stronie. Narutor również za niedługo będzie miał. No jestem przekonany, że będziemy tutaj za chwilę widzieli połączenie Gravitona od Zari oraz oczywiście Mord Opony od Złomiarza. No i teraz się grupują, nic na razie się jeszcze specjalnego nie dzieje. Suchdaj stara się teraz odzyskać mecha, widzimy, że jest cały czas wspierany przez swoich sojuszników. Jest w tym momencie już super zdolność Moiry aktywowana, także są tutaj gotowi w tym momencie do wjazdu. Leci już Mord Opona, również Rosacki wyeliminowany, a nie, oczywiście jego opona została wyeliminowana.
źle w tym momencie spojrzałem. No i lecą ulty. O mój Boże, co tu się stało? W tym momencie Suchdaj! Ależ piękne zagranie, no to jest play of the game w tym momencie. Albo on, albo Pulpik, to było piękne zagranie, naprawdę. Ależ to było ładne, no eliminacja w tym momencie, 5 zawodników ratuje sytuację. No i zwyciężają w tym momencie Wikingowie. Ależ to było, nie wiem, po prostu odebrało mi aż słowa. Dokładnie tak. Cóż za niesamowita bomba od Suchdaja. No zobaczmy to z jego perspektywy, ponieważ no to było coś wręcz pięknego. No zagwarantowałem to zwycięstwo. Bardzo sprytnie to rozegrane. No powiedziałbym wręcz, że był to taki swego rodzaju Kobe Bryant. Coś pięknego, no i tym sposobem Wikingowie zdobywają pierwszy punkt. A my już co będziemy powoli przenosić się do poczekalni w takim wypadku. No